Dzień dobry Państwu. Ależ mnie dzisiaj Facebook przeczołgał. Matko, co tam się działo? Albo się coś pozmieniało w tych opcjach Facebookowych dotyczących spotkań online, albo ja nie wiem, albo mnie coś zaćmiło. Tak czy owak, w swoim albo w Facebooka imieniu Państwa przepraszam za spóźnienie. Nie moja wina, nie czuję się tutaj winny, absolutnie. Dziękuję za cierpliwość przede wszystkim, że jeszcze tu zostaliście. Bardzo się starałem, żeby jednak to odpalić, a nie żeby wam napisać na Facebooku, że oj, problemy techniczne były, nic z tego nie będzie. Także o tyle dobrego. W związku z tym musimy chyba poczekać chwilę, aż przyjdą ci, którzy się tak nie zorientowali, że coś tu się dzieje, jakieś problemy są. No to poczekajmy momencik. Dla tych, którzy już ze mną są, to postaram się wam za chwilę wysłać na czacie emocje, ankietę, którą chciałbym, żebyście na początku wypełnili. Jeżeli tutaj się teraz dorwę do tego interesu. A mam nadzieję, że tak. Także momencie, muszę się tutaj odnaleźć. Dajcie mi chwilę. Przepraszam. Dobra. W trakcie, jak tam jesteście, to dajcie mi tak tradycyjnie znać, że jesteście. To może mi ten czat się tam pojawi, gdzie mam się pojawić i będę już trochę spokojniejszy. Zakładam ogólnie, że mnie słyszycie, tak? I że mnie widzicie i że w ogóle jakaś interakcja między nami jest. Dobra, ja tutaj próbuję się dostać tam, gdzie miałem się dostać. W trakcie naszego tutaj mojej męczarni. Dobra, jestem na naszym spotkaniu. Naprawdę. Tak mi się jeszcze nie zdarzyło takiej obsuwy mieć. Czyli, że słuchajcie, zależy mi na tym, żebyście tutaj mi na czacie coś napisali. O, dobra, już mi napisaliście. Dobrze, to... Mamo. Dobra. To słuchajcie. Zanim zaczniemy, tak jak mówiłem, wkleję wam na czacie taką ankietę, którą chciałbym, żebyście wypełnili. Ta ankieta jest taka sama dokładnie jak poprzednio, jak tydzień temu, ale da mi jakiś tam obraz tego, dla jakiego grona osób mam mówić. Plan jest ogólnie, w czasie jak będziecie to wypełniali, tak wam zajawię. Plan jest ogólnie taki. Tydzień temu mówiliśmy, był taki wstęp dotyczący notesu zajęć. Opowiadałem, w jaki sposób ten notes jest w ogóle zorganizowany i co tam można z nim fajnego porobić. A dzisiaj będziemy się już zajmowali pracą z notesem. Pokażę wam tak mniej więcej program, jaki dla was przygotowałem. Program jest ogólnie taki, że powtórzymy sobie w trzech zdaniach, czym jest notes zajęć. I czym się różni od narzędzia, które się nazywa Notes OneNote, którym się będziemy dzisiaj w dużej części zajmowali, a to dlatego, że dzisiaj będziemy mówili o tym, w jaki sposób zacząć pracę w notesie zajęć, a moim zdaniem nie da się zacząć pracy w notesie zajęć, jeżeli nie pracuje się w notesie OneNote jako takim. No i wam pokażę, jak czym się różni jedno od drugiego, w jaki sposób sobie gromadzić materiały w notesie, i przedstawię takie cztery scenariusze pracy z notesem. Bo są właśnie teraz takie cztery, tak sobie tutaj obmyśliłem sprawę. No i dla tych, którzy ewentualnie zaczęli pracę źle, no to powiem, w jaki sposób można dojść do ładu z tym wszystkim, jak sobie pracę uporządkować, żeby mieć już tam święty spokój i mieć takie poczucie, że się dobrze zaczęło pracę. A scenariusze są ogólnie takie, te cztery, o których mówię, i to są scenariusze, które dotyczą różnego miejsca przechowywania takiego podstawowego źródła materiałów, jakie mamy. A są, jak widzicie, cztery takie scenariusze. W pierwszym z nich zakładamy, że gromadzimy materiały w notesie zajęć, w tej sekcji, która jest tylko dla nauczyciela, a następnie część rzeczy udostępniamy uczniom. W drugiej części trzymamy nasze podstawowe materiały w notesie OneNote na szkolnym koncie. W trzecim scenariuszu też w notesie na OneNote
na koncie Microsoftu, ale na koncie naszym osobistym, a w czwartym scenariuszu jako takie podstawowe miejsce gromadzenia danych mamy nasz dysk lokalny na naszym komputerze. I o każdym z nich powiem w kilku zdaniach, powiem jakie są wady i zalety, a wy sobie już tam wybierzecie, jak co wam najbardziej pasuje. Zanim jeszcze się to wszystko zacznie, zanim rozpocznie się nasze spotkanie, to takie kilka słów wstępu. Pierwsze słowo wstępu jest takie, że spotkanie jest nagrywane. Jeżeli Facebook tutaj mnie nie zaskoczy, to wam to nagranie zostawię. W międzyczasie dla tych, którzy dołączyli dopiero teraz, to jeszcze raz tutaj wam wklejam link do ankiety i wyjaśniam spóźnienie, bo tam miałem problemy, jak coś tam się pozmieniało w tych transmisjach online i nie mogłem dojść do ładu z tym wszystkim. Czyli tak, spotkanie jest nagrywane. Dla tych, którzy biorą udział w spotkaniu, można będzie dostać potwierdzenia tego udziału w spotkaniu. Za chwilę wam pokażę, jak to dostać będzie. I taki jeszcze ostatni tytuł wstępu, a w zasadzie przedostatni jest taki, że to nasze spotkanie jest ciągiem dalszym cyklu wielu spotkań, jakie do tej pory mieliśmy. Za chwilę wam pokażę, jak do tych innych spotkań można dojść. Każde z tych spotkań traktuję jako takie szkolenie i learningowe i z każdego można dostać potwierdzenie. Za chwilę pokażę, jak to się robi. W trakcie spotkania będziemy sobie robili krótkie przerwy, żebym sobie wasze pytania na czacie pooglądał i ewentualnie na nie odpowiedział. W czasie spotkania, jak będę coś demonstrował, to raczej na czat nie będę patrzył, żebym się tutaj nie za bardzo rozpraszał, żeby nam szło w miarę wartko, żebyśmy nie mieli za dużego opóźnienia. No i cóż. A jeszcze jedna ważna sprawa. Jeszcze jedna ważna sprawa, którą wam tutaj za chwilę pokażę, tylko się wam... Taka na tyle ważna, że chciałbym to pokazać. Tutaj, o, właśnie w tym widoku, to ja żyję z organizacji prowadzenia szkoleń z Office 365 ostatnio. Tym, którzy takie szkolenia już u mnie kupili albo zamówili dla szkoły, to bardzo dziękuję, że tutaj swoją kasę u mnie zostawiliście. Dziękuję też za wszystkie miłe słowa o tych szkoleniach. Większości z was one się podobają, bo ja staram się robić to dobrze, żebyście byli zadowoleni. No i tak na końcu będzie taka niespodzianka a propos tych szkoleń. Dla tych, którzy są już kolejny raz, no to będzie może nie tyle niespodzianka, co informacja. A dla tych, którzy są pierwszy raz, no to będzie właśnie niespodzianka dotycząca właśnie tych moich szkoleń. No dobra, program znacie, szkolenia, więc idziemy sobie teraz do naszego... A, jeszcze tytułem uzupełnienia ostatniego naszego spotkania, to tam pamiętacie, że był taki moment, że się jakoś tam zaplątałem w miejscu, w którym chciałem udostępnić zeszyt ucznia rodzicowi i na naszym spotkaniu już tego nie zrobiłem, bo tam się coś pozmieniało w konfiguracji, ale później sobie tak trochę jeszcze posiedziałem przy komputerze, sprawdziłem, jak to się robi, nagrałem taki film, który o tym mówi i wgrałem na moim fanpage'u, czyli jak ktoś na takim etapie się zatrzymał, no to na tym moim fanpage'u sobie może to uzupełnić i przechodzimy już do punktu, znaczy do dzisiejszego spotkania. I tak jak mówiłem, mamy cztery takie scenariusze pracy z notesem. Pierwszym, może tak na razie tytułem takiego, nie wiem, być może wstępu, będzie taka rzecz, że momencik, tutaj sobie muszę przełączyć ekran, dobra. Czyli tak, pierwsza rzecz jest taka, że jak sobie otworzę takie zdjęcie, jakie wam pokazywałem poprzednim razem, czyli właśnie to, co tutaj wam teraz pokazuję. Okej, no to widzimy tutaj takie segregatory, które są dla mnie odpowiednikiem notesów i mam taki segregator, który się nazywa matematyka klasa 4A, w tym miejscu go tutaj widzicie i ten segregator jest dla mnie odpowiednikiem notesu zajęć. Natomiast takie podstawowe źródło materiałów, jakie ja do notesu będę wklejał, to mam w osobnym segregatorze, czyli w moim takim rozumieniu jest to osobny notes, który się nazywa matematyka klasa 4 i ja sobie tutaj gromadzę te swoje wszystkie rzeczy, jakie mam później do przekazania uczniom i to jest moje takie podstawowe miejsce, gdzie mam materiały. Może to porównać do takiej sytuacji, że macie swoje jakieś tam swoje właśnie materiały, które uczniom pokazujecie, jakieś tam karty pracy przykładowe i te karty pracy kserujecie i dajecie uczniom.
i zawsze zostawiacie sobie oryginał u siebie, no i tak właśnie to tutaj proponuję robić. Czyli, że jeżeli sobie byśmy teraz wrócili do tego obrazka, gdzie są scenariusze pracy z notesem, no to od razu widzimy, że pierwszy styl pracy, tak jaki chyba robiliśmy właśnie poprzednio, na tydzień temu, jeżeli dobrze pamiętam, że gromadzimy sobie materiały w notesie zajęć, tym klasowym, i w tym notesie klasowym mamy taką sekcję tylko dla nauczyciela i w tym notesie gromadzimy sobie nasze podstawowe materiały, no to taki scenariusz pracy nie jest taki za dobry, tak? Może pokażę jeszcze raz, jak to wygląda. Czyli wychodzimy z tego mojego zdjęcia, wejdziemy sobie do notesu, jaki stworzyliśmy poprzednio, z tą Marią Skłodowską, Kiri zresztą. Zanim ja tam się dostanę, no to pamiętajcie, że powiedziałem, że gromadzenie materiałów w notesie zajęć, w sekcji tylko dla nauczyciela, nie jest takim za dobrym pomysłem. Wchodzę sobie do tego zespołu, jestem już w Marii Skłodowskiej. Dla tych, którzy są zdziwieni tytułem tego zespołu, nazwą zespołu, no to takie wyjaśnienie, że ja mam taką koncepcję, żeby nazywać zespoły według polskich naukowców. I dla mnie ta Maria Skłodowska jest, powiedzmy, że klasą czwartą A, matematyka. I mam tutaj notes zajęć. Trochę go sobie powiększę, żebyśmy lepiej to widzieli. Powiększę, czyli zmaksymalizuję. No i mamy tutaj w notesie zajęć, jak mówiliśmy ostatnio, taką sekcję tylko dla nauczyciela. I ja poprzednio sobie stworzyłem tutaj taką sekcję i tutaj mieliśmy cztery takie lekcje. Czyli w takim ujęciu, jak teraz widzimy, to praca z notesem polegałaby na tym, że ja trzymam w sekcji tylko dla siebie widocznej, tylko dla nauczyciela, taki dział, taką sekcję pod tytułem ułamki zwykłe i jak potrzebuję, no to na przykład taką sekcję, lekcję konkretną, lekcję numer 2, wrzucam uczniom do zeszytów albo przenoszę do biblioteki zawartości. No i pytanie jest teraz dla Was takie. Dlaczego ja twierdzę, jak sądzicie, albo jakie tam macie doświadczenia, dlaczego taki styl pracy, czyli dlaczego przechowywanie materiałów w tym miejscu nie jest za dobre? Taka zagadka na początek. W trakcie, jak mi tutaj odpowiadacie na tą zagadkę, albo jak o tym myślicie, to ja wyświetlę Wam za chwilę wyniki ankiety, jaką sobie teraz zrobiliśmy, tam co Was pytałem o znajomość notesu. Czyli Wy tam sobie myślcie, a ja w tym czasie otwieram pytanie przed webinarium. I na moim ekranie widzicie teraz odpowiedzi. O, czyli spora część z Was zaczyna działać i jeszcze musi się czegoś tam dowiedzieć. Dobra. Jest też spore grono osób, które zna i używa bardzo dobrze. A ta część jest to pierwsze spotkanie. No i okej. Okay. Dla której to jest właśnie taka czarna magia, to ja przypominam, żeby sobie odtworzyć spotkanie sprzed tygodnia. No to tam sobie dowiecie się trochę więcej być może. No i teraz było pytanie, dlaczego ja nie polecam wklejania takiego, znaczy gromadzenia materiałów w tej części. No i pani Barbara mi pisze w ten sposób, że pani Barbara, że za rok można przepaść źródło, oczywiście. Pani Janina dodaje, bo jak ktoś usunie zespół, to znikają nasze notatki. No dokładnie, to jest w ogóle tragedia. Pan Jan dodaje, że jak się usunie zespół, to również usunie te zestawy notes, dokładnie. A pani Barbara tu jeszcze mówi, że wygodnie się kopiuje z notesu matki. No to wszyscy macie oczywiście rację. Wygoda to być może tutaj nie jest akurat największym problemem, no bo czy mam w notesie takim czy innym, no to sobie jakoś tam poradzę. Natomiast najistotniejsze jest to, że jeżeli ktoś ten zespół niechcący by usunął, no to ja tracę, a nie mam kopii tych rzeczy, to tracę cały dorobek swojej pracy. Swojej czy też uczniów, nie wiem, zależy jak to sobie to tworzymy. No i to jest ogólnie katastrofa, tak? Czyli natomiast jeżeli ktoś, nie wiem, nie pracuje z notesem zajęć jakoś tak bardzo
intensywnie, nie gromadzi w notesie zajęć swoich materiałów, nie ma swojego takiego już notesu, gdzie się dorobił jakieś tam rzeczy, no to nie mówię, że trzeba koniecznie, że to jest koniecznie złe rozwiązanie. Do takich tymczasowych, jednorazowych jakichś spotkań z uczniami, no to być może ok. Natomiast jeżeli ktoś podchodzi do notesu zajęć, jak do narzędzia, gdzie będzie gromadził swoje rzeczy, swoje materiały przez x lat i będzie sobie je tam doszlifowywał i tak dalej, no to nie jest dobry sposób. Lepiej przejść na inne warianty. No i te inne warianty, tak przypomnę, że są następujące. Czyli pierwszy wariant właśnie jest ten, że raczej z tego nie korzystamy, chyba że tak dorywczo i na chwilę, tak? Drugi wariant jest taki, że mamy notes zajęć na koncie szkolnym, znaczy nie, notes osobisty na koncie szkolnym, za chwilę pokażę, o co mi chodzi, i w tym notesie zbieramy swoje główne informacje i z niego dopiero przekopiujemy później materiały do notesu zajęć. No i się zaraz przeniosę do komputera, żeby pokazać, jak ja sobie to wyobrażam. Ale właśnie, zanim to pokażę, to miałem powiedzieć o tej mojej stronie i o potwierdzeniach udziału i tak dalej. No to okej, to wracam, żebym nie zapomniał. Moja strona to jest michalin.pl i na tej stronie macie tutaj taki menu Office 365 i są takie dwa działy z webinariami. To, co teraz sobie tutaj działamy, to się nazywa webinaria nauka zdalna. I jak w to klikniecie, to Wam się wyświetlą te wszystkie nasze dotychczasowe spotkania i też najświeższy test sprzed roku, który tutaj prowadziłem. A żeby dostać potwierdzenie, no to najłatwiej jest po prostu sobie wejść na taką stronę i tutaj znajdziecie w żółtej ramce taki link, klikacie w ten link, wypełniacie swoje dane, wybieracie szkolenie, my mamy teraz szkolenie numer 18, i jak sobie to wybierzecie, wypełnicie dane, to dojdzie do Was potwierdzenie. Tutaj możecie ewentualnie dodać mi parę słów, jeżeli potrzebujecie jakiś dodać komentarz i w ten sposób akceptujecie politykę prywatności i w ten sposób dostaniecie mailem potwierdzenie ze spotkania. Dobra, to tak, żebym nie zapomniał. Wracamy do naszego programu. Czyli teraz sobie omówimy wariant taki, że podstawowym źródłem informacji, które będę wklejał uczniom, będzie mój notes taki nauczyciela, który nie jest związany z notesem zajęć i który wyglądał będzie następująco. Za chwilę Wam pokażę, jak to będzie działało. Robimy sobie tak. Wchodzę sobie, jestem teraz w Office, w Teamsach, no to wyjdę do tego miejsca, gdzie pokazują się wszystkie aplikacje. Microsoft 365. I wchodzę sobie z menu, z lewej strony, w link, który się nazywa... Który wygląda, nie widzę go tutaj, ma być taka ikonka notesu. Skoro go nie widzę, to klikam sobie na dole na wszystkie aplikacje. Dobra. I szukam ikonki OneNote. O, tej właśnie ikonki szukałem. No to skoro już ją odnalazłem, no to sobie w nią wchodzę. I otwiera mi się aplikacja pod tytułem OneNote. No i ta aplikacja służy do tworzenia notesów lub też do przeglądania notesów i moich takich nauczycielskich i notesów zajęć. Jak sobie na to spojrzymy, na to, co tu się pokazuje, no to mamy tak, mamy przy części notesów, mamy nazwę notesu i później myślnik, czy też jak to tam się ta tylda nazywa i mamy notes. Podobnie będziemy mieli przy Stefanie Banachu, przy Henryku Zygalskim, Marianie Rajewskim, Jerzym Różyckim, bo to są u mnie nazwy zespołów i ta końcówka notes z myślnikiem świadczy o tym, że to jest notes zajęć, taki zwyczajny notes zajęć, jaki mamy w Teamsach. Natomiast jeżeli nie mamy tego dopisku, no to znaczy, że to jest mój osobisty jakiś notes, który sobie, przepraszam, stworzyłem i który jest dla mnie który będzie dla mnie takim miejscem, gdzie będę trzymał swoje jakieś tam materiały. I jak taki notes może wyglądać? Najpierw pokażę, jak może wyglądać, a później go razem stworzymy, żebyście widzieli, jak to się tam do tego, jak to się robi. W tej aplikacji do przeglądania notesów mamy coś takiego jak moje notesy.
I tutaj już się pokazują tylko notesy, które stworzyłem w oderwaniu od notesów zajęć, no bo osobno mamy notesy zajęć, czyli notesy w naszych zespołach, a tutaj mam moje notesy, tylko te notesy, które, no takie moje osobiste, nazwijmy to. I mam takie dwa przykłady notesów do matematyki z klasy piątej. Pierwszy jest taki z jedynką tutaj na dole, a drugi z dwójką, bo one mogą być różnie zorganizowane. No i pokazuję najpierw jedynkę. Powiększę trochę ekran, żebyście lepiej być może widzieli. Dobra. No i tak. To jest taka łatwiejsza opcja notesu. I ten notes wygląda w taki sposób, że mam tutaj działy matematyki dla tej klasy piątej, czyli na przykład działania pamięciowe. Jeżeli coś się nie zgadza z programem, to się tutaj nie będę kłócił, że czy coś tam jest bez sensu, ale tylko tak tylko wiecie, pokazuję ideę. Czyli podzieliłem sobie program nauczania klasy piątej na takie działy, jak są, zdaje się, w programie nauczania. No i w ramach każdego z tych działów mam jakieś lekcje, które tutaj sobie jakoś tam dopracowałem lub będę dopracowywał. I to mogą być albo lekcje tego, takiego typu, że ja już je mam i tylko je będę wklejał uczniom do biblioteki zawartości, albo do zeszytów, jeżeli chciał, żeby coś tam uzupełnili. Lub też mogę to robić w taki sposób, że mam taką lekcję w formie, że będę tak używał raczej jako tablicy takiej do pisania i będę sobie w niej pisał, a dopiero jak tę lekcję zakończę i już lekcja tutaj będzie uzupełniona, no to wtedy taką lekcję wkleję im do, no, do biblioteki zawartości. Czyli w takiej wersji mam tak. Mam notes, który odpowiada klasie i przedmiotowi, czyli matematyka, klasa piąta. Następnie mam sekcję, w której są działy poszczególne tego, co tam ich uczę, a w ramach stron mam poszczególne lekcje. To jest taka pierwszy układ zeszytu notesu. Drugi układ jest trochę inny i go mam w notesie pod tytułem matematyka klasa piąta z dwójką. Klikam sobie w to. Dobra, i tu mam zrobione trochę inaczej. Czyli mam dodane takie jeszcze takie działy działów, jak gdyby. To się nazywa w notesie grupy sekcji. I to mam w ten sposób zorganizowane, że mam tak, liczby naturalne, które jak kliknę, to rozwijają mi się tutaj na poszczególne tematy w tym dziale. I dopiero jak zejdę poziom niżej, no to mam odpowiednie już lekcje w danym dziale. Zwijam sobie to. Rozwijam i sobie coś tam wybieram. Stopnia takiego szczegółowości, którego tutaj już nie mam, to są jeszcze podstrony, bo tak jak Wam mówiłem poprzednio, można do stron tworzyć podstrony. No i takim przykładem u mnie było to, że była lekcja jakaś tam, załóżmy, że ta lekcja właściwości trójkątów, lekcja pierwsza, i do takiej lekcji można dodać podstronę, która będzie na przykład tablicą właśnie taką, której będę używał jako tablicy do pisania, która później się gdzieś tam zapisze. No i gdybym chciał taką tablicę do tej lekcji akurat zrobić, no to bym tutaj sobie kliknął na dodaj stronę, nazwałbym to tablica, już nie będę poprawiał, bo szkoda mi czasu, i tutaj wybieram takie coś jak utwórz podstronę, no i teraz wiem, że mam stronę z lekcją i mam tablicę, w której będę to później sobie pisał. Czyli mielibyśmy w takim układzie następujące poziomy. Notes, czyli cały przedmiot, później grupa sekcji, czyli jakiś taki gruby dział, później sekcje, czyli taki, no, powiedzmy, że typ dział właściwy, następnie mielibyśmy strony, gdzie byłyby poszczególne lekcje i moglibyśmy mieć jeszcze podstrony do zastosowań takich właśnie, jak sobie tutaj omówiliśmy. No i nie ma jakiegoś jednego sposobu takiego właściwego prowadzenia notesu, dlatego że no, każdy sobie to układa jak chce. Równie dobrze można by mieć notes pod tytułem matematyka, w którym byłyby po prostu w którym by grupa sekcji odpowiadała klasie, czyli tutaj na przykład zamiast liczby naturalnej mógłbym mieć na przykład klasa piąta,
I ta klasa piąta by mi się już tutaj rozwinęła na wszystkie działy, jakie mam do nauczania. Tak? No ale w związku z tym, że ten notes będzie mi służył nie tylko do tego, żebym gromadził jakieś informacje tutaj, ale też, żebym się później dzielił nimi również z innymi nauczycielami, ale też z rodzicami i uczniami, no to wolę mieć to pogrupowane według takich trochę mniejszych partii, żeby się ten ktoś później w tym jakoś tam dobrze odnalazł. Równie dobrze można by sobie taką sytuację wyobrazić, że mamy osobne notesy. Na przykład mam notes pod tytułem figury geometryczne, klasa piąta. I w ramach tego notesu miałbym tylko i wyłącznie informacje o tych figurach. Czyli rozmaite są sposoby, żeby czymś takim, znaczy żeby sobie tak ogarnąć, jak to ma być wymyślone, tak? Taki sposób, jaki tutaj wam daję, to wydaje mi się, że jest taki w miarę jakiś tam w miarę przemyślany. Ten albo ten drugi, do którego jeszcze raz wrócę, ten oto, gdzie już nie mam takiej być może bardziej skomplikowanej struktury notesu, tylko mam po prostu od razu matematyka, klasa piąta i od razu wszystkie działy, jakie potrzebuję. No i teraz, jaka jest różnica w sytuacji, kiedy mam... A tutaj macie na przykład taką lekcję, jest kolejność działań, lekcja druga i później mamy dwie podstrony. Jedna to jest praca domowa, a druga to jest jakiś robocza podstrona, której albo ja sobie coś tam zapisywałem, albo która później się zrobi roboczą taką tablicą do tworzenia, do używania na lekcji. I teraz jaka jest różnica między trzymaniem materiałów swoich takich podstawowych w notesie zajęć, w tym oto miejscu, w sekcji tylko dla nauczyciela, a w trzymaniu w notesie osobistym, ale na koncie szkolnym. Różnica jest taka, że naszego notesu osobistego nikt nam przez pomyłkę nie usunie, dlatego że tylko my do niego mamy dostęp, jeżeli komuś tego dostępu nie daliśmy. Gdybym ja na przykład, gdyby ktoś mi niechcący skasował ten mój zespół Maria Skłodowska, albo ja sobie niechcący skasuję, albo coś tam się stanie, nie wiem, z czymś tam, jak będzie jakaś awaria notesu, no to ja nie tracę wszystkich rzeczy, które mam, dlatego że mam je osobno w tym oto tutaj moim notesie osobistym, tak? Bo ja robię w ten sposób, że rzeczy stąd dopiero kopiuję do notesu zajęć. Natomiast to jest taka zasadnicza zaleta, tak? Zwłaszcza jeżeli mam na przykład kilka klas, na przykład u mnie, u mojej córki jest chyba 7 klas piątych, znaczy teraz akurat siódmych, przepraszam, no to jakbym uczył kilka klas, tych siódmych, no to miałbym, no to bez sensu by było tworzenie tego w niejednym notesie, tak? Czyli jako takie osobne źródło danych, mój notes osobisty na koncie szkolnym, to jest dużo lepsze rozwiązanie, natomiast jest też jego mały taki problem, niebezpieczeństwo pewne, tak? Albo też nie tyle nawet niebezpieczeństwo, co niewygoda, jeżeli się pracuje w kilku szkołach. No i jak myślicie, jaki jest problem? Co może być niedobrego w tym, że ja trzymam takie swoje podstawowe źródło informacji, taką swoją bibliotekę materiałów na koncie szkolnym, w notesie osobistym? Wiem, że to jest takie teraz między nami lekkie opóźnienie, więc w trakcie, jak to opóźnienie jest, no to ja wam tak roboczo wkleję jeszcze jedną ankietę. Natknęło mnie do tego to, że moja córka dzisiaj jest na kwarantannie i chciałbym, żebyście się przyznali do tego, jak to jest u was, czyli napiszcie mi w tej ankiecie, dajcie odpowiedź, jak sytuacja z kwarantanną jest w waszej szkole. Napiszę też na czacie taki wpis pod tytułem kwarantanna i dajcie mi znać, jak to jest u was. Zobaczymy, jak się ta kwarantanna w skali naszych uczestników przedstawia. Czyli wstawiłem wam link na czacie i w czasie, jak sobie to wypełniacie, to pytanie do was, jaki jest problem tego, że trzymam materiały na koncie szkolnym swoje podstawowe. Napiszcie mi coś na czacie na ten temat. Zobaczymy, czy takie same obawy dostrzegacie jak ja. No tak w trakcie, jak czekam na wasze odpowiedzi, no to
Częściowo już tak trochę o tym powiedziałem, no bo jeżeli ktoś uczy na przykład w dwóch szkołach, no to od razu się tak wydaje, że coś jest nie halo, jeżeli będziemy trzymali materiały takie swoje podstawowe na koncie szkolnym, a konto szkolne jest przecież do jakiejś jednej szkoły przypisane, tak? Czyli to nam sugeruje, że to nie jest takie najlepsze rozwiązanie. Czyli to byłby taki pierwszy problem, jaki z tym mamy. A macie pomysły jeszcze, jakie są dodatkowe problemy takiego rozwiązania? Poczekam chwilę na Wasze odpowiedzi. Jak ja sobie kiedyś tak zastanawiałem się, jak to najlepiej zorganizować, no to doszedłem do takiego wniosku, że znaczy na początku wydawało mi się, że można by to trzymać na koncie szkolnym i nie będzie z tym żadnego problemu, ale później po być może doświadczeniach niektórych moich znajomych stwierdziłem, że to nie jest jednak dobre rozwiązanie i będę Wam proponował coś innego. I pani Dana mi mówi, że lepiej ściągnąć aplikację na komputer. Owszem, Danusiu, owszem, dobrze jest ściągnąć aplikację na komputer, ale wtedy i tak mamy cały czas taki problem, że ta aplikacja, owszem, jest na naszym komputerze zainstalowana, ale ja wtedy tą aplikacją sięgam do notesu, który jest zapisany na koncie szkolnym, tak? Jeżeli ja teraz sobie tutaj otworzę aplikację, czyli OneNote dla Windowsa 10, otwieram sobie ją teraz, o tutaj właśnie jest, i w tej aplikacji teraz mam widok notesu zajęć, ale sobie przełączę na widok mojej matematyki klasy 5. No to ja teraz, owszem, mam aplikację na moim komputerze lokalnym zainstalowaną, ale sięgam cały czas do notesu, który jest na koncie szkolnym. No i jaki niby z tego problem miałby wynikać? Albo niebezpieczeństwo? Pomijam już sytuację, że ktoś pracuje w dwóch szkołach. No to co jeszcze może się stać niedobrego? No to nie wiem, na ile takie sytuacje się zdarzają w szkołach, ale na przykład gdyby ktoś przestał w tej szkole pracować, nieważne chwilowo z jakiego powodu, no to wtedy jesteście odcinani prawdopodobnie od razu od konta szkolnego w Office. No i klops, tak? No, gdyby mnie teraz odcięto od tego konta, na którym mam zapisany ten notes, no to ja, że tak powiem, leżę i kwiczę, no bo zakładając, że będzie to jakaś, nie wiem, jakaś złośliwa sytuacja, tak? Że załóżmy, mamy w szkole administratora Office'a, który nas na przykład nie lubi, co się czasami zdarza, i tenże administrator jakiś nam tutaj może po zakończeniu pracy w szkole robić problemy, żeby ewentualnie te dane sobie do nas gdzieś tam lokalnie ściągnąć, tak? No i taki jest problem, taki organizacyjny. Dlatego nie jest tak do końca bezpiecznie trzymać swojego podstawowego źródła materiałów na koncie szkolnym. Jest to o niebo lepsze od trzymania na notesie zajęć, ale nie jest to takie do końca fajne. Czyli idziemy krok dalej w stosunku do... Znaczy tak, kolejne rozwiązanie Wam pokazuję, tak? Jesteśmy teraz, przypominam, powiedzieliśmy sobie teraz o tym scenariuszu numer 2, kiedy trzymamy na koncie szkolnym taki swój podstawowy notes. Trzecią wersją pracy z notesem jest to, że trzymamy dane z notesu na swoim osobistym koncie. No bo jak wiecie, albo jak nie wiecie, to tak przypominam. Momencik. Ok. Przypominam, że można mieć konto nie tylko szkolne, Office'a, ale też takie konto osobiste. Czyli można sobie założyć konto Office'a osobiste. Na tym koncie Office'a osobiste mamy też notes, ten OneNote. I możemy taki notes OneNote podłączyć sobie
w taki sposób, żeby on współpracował z notesem zajęć, który jest w naszym zespole, ale wtedy mamy taki luksus pracy, że nie boimy się tego, że coś się może stać z notesem tym szkolnym, dlatego że tym notesem osobistym tylko i wyłącznie my zarządzamy, nikt inny, tak? No ja mam tutaj taką właśnie sytuację zrobioną, że że tutaj mam taki notes, który się nazywa notes Mirka i tenże notes Mirka jest moim osobistym notesem, w takim sensie osobistym, że jest na moim osobistym koncie na Office. Na osobistym koncie w Microsoftie. Jakbym sobie teraz kliknął na dodaj notes, to on mnie pyta w tym miejscu, gdzie ten notes chce stworzyć. Czy na swoim koncie osobistym, czyli tutaj, czy na koncie służbowym, czyli w naszym przypadku koncie szkolnym. I w tym momencie, który tutaj mamy, decydujemy o tym, czy władzę nad notesem będziemy mieli tylko i wyłącznie my w pierwszej wersji, tam gdzie jest napis konto Microsoft, czy też władzę nad naszym notesem będzie miała szkoła tak naprawdę, czyli wersja konto służbowe. Przypominam, że zarówno konto prywatne, przypominam, że to konto takie osobiste, konto Microsoft jest bezpłatne, można sobie tam trzymać swoje rzeczy. Ma jakieś tam ograniczenia pojemności, to chyba do 5 giga, więc można tam sporo rzeczy sobie wstawić. Na pewno notes się zmieści. I to jest takie miejsce strategiczne, w którym mówimy, czy u nas, czy my władamy notesem, czy nasza szkoła. Ja mówię oczywiście też cały czas o takich wariantach, takich niezafajnych, tak, że mamy jakieś problemy w szkole i tam jakieś, nie wiem, nam stwarza ktoś jakieś złośliwości, więc może lepiej się takie rzeczy od razu zabezpieczmy i sobie twórzmy notesy na koncie osobistym. Ale jeżeli się takiego czegoś nie boimy, albo jeżeli jesteśmy pewni tego, co się dzieje w szkole, na tyle, na ile można być się pewnym czegokolwiek, mówicie, że nic nie widzicie, chwil, przepraszam. Dobra, już przepraszam, czyli monitor. To jeszcze raz. Jestem teraz w aplikacji, OneNote dla Windowsa 10 i w tejże aplikacji, w ogóle to musimy się umówić na jakieś sygnały ostrzegawcze, bo jeżeli ja tutaj tak deklaruję, że nic nie będę wam mówił, że nie będę sobie zawsze patrzył na czat, to ja to mogę przez 20 minut coś tam opowiadać, a wy tylko będziecie widzieli ekran z planszą, ale dobra. Jesteśmy tutaj, już gdzie mamy być. Czyli tak, jestem w aplikacji i jeżeli sobie rozwijam notesy, to mam na dole taką opcję, dodaj notes i w tym miejscu, i właśnie jest to okienko, o którym tam wam przez jakiś czas mówiłem, czyli że w tym miejscu, jak wpiszemy nazwę tego notesu, to mamy do wyboru, czy tworzymy ten notes na koncie prywatnym, osobistym, niezwiązanym ze szkołą, czy robimy to na koncie służbowym, czyli szkolnym. I ciąg dalszy jest taki, jak wam już przed chwilą powiedziałem, z czym to się wiąże. Stwórzmy sobie teraz w takim razie, albo może nie, może jeszcze, przepraszam, Czyli już to jest trzeci wariant opowiedziałem wam trzeci wariant, taki już kolejny szczebel, że tak powiem, bezpieczeństwa byłby taki, że tworzymy sobie notes na naszym osobistym koncie. No to można by dalej tak pójść w stwarzaniu problemów, czyli na przykład sobie teraz można się zastanowić, a co się stanie, jak nas Microsoft odłączy od naszego konta, tego nawet prywatnego. Nie wiem, co by się miało stać, żebyśmy mieli taki problem, no ale może się tak zdarzyć, tak? Nie wiem, załóżmy. Lub też druga sytuacja, co zrobić, jeżeli wiemy, że objętość tego naszego notesu będzie dużo większa niż te nawet 5 GB, jakie Microsoft, czy 15? 5 GB, które Microsoft daje, będziemy tam gromadzili dużo jakichś zdjęć, filmów, czegokolwiek, no to
jak sobie wtedy poradzić, tak? Na dwa sposoby. Albo trzeba wtedy już Microsoftowi zapłacić jakieś pieniądze za to, żeby mieć konto prywatne wyższej pojemności, lub też drugie rozwiązanie. Można notes założyć na naszym komputerze lokalnym, na laptopie, komputerze, na dysku, a nie w chmurze. Bo do tej pory we wszystkie warianty zakładały, że będziemy trzymali swoje notesy w chmurze, w prywatnej części lub szkolnej. Natomiast można to zrobić też w czwarty sposób. Jak tutaj sobie robiliśmy spis tych scenariuszy, to teraz byśmy sobie zrobili tą czwartą wersję, czyli że w tej czwartej wersji trzymamy notes na dysku lokalnym. Natomiast ktoś mógłby zapytać, ale jak niby mielibyśmy to zrobić, skoro tutaj jest do wyboru tylko i wyłącznie konto Microsoft prywatne lub konto szkolne, służbowe. Tutaj nie ma do wyboru utwórz notes na dysku komputera tak po prostu, tak? No i w tym miejscu tego czegoś rzeczywiście nie możemy zrobić. Żeby taki notes sobie na dysku lokalnym stworzyć, no to należałoby skorzystać z innej aplikacji, która służy do obsługi notesu. Zakładam, że trochę jest rzadziej używana, a może nie, nie wiem. Czyli mamy dwie aplikacje do obsługi notesu. Nawet mamy w sumie to więcej, ale załóżmy na chwilę, że mamy dwie. Jedna to jest taka OneNote dla Windows 10, a druga aplikacja nazywa się obecnie OneNote po prostu. To była kiedyś część Office'a, czyli był Word, Excel, PowerPoint i OneNote. I taka ostatnia wersja OneNote'a, jaka była, to się nazywała OneNote 2016, która była jak gdyby koleżanką Worda 2016. Teraz ta aplikacja nazywa się po prostu OneNote. Ona jest bezpłatna, więc można sobie ją pobrać. Jak się ją uruchomi, to już Wam pokazuję, jak wygląda. Czyli OneNote i ona wygląda w taki oto sposób. Trochę inaczej niż ta aplikacja, którą przed chwilą sobie oglądaliśmy. No bo gdybym sobie teraz wyświetlił matematykę, klasę piątą, no to będziemy mieli taki układ. Tutaj mamy notesy, tak jak było poprzednio. Natomiast sekcje mamy w tej części. A tutaj mamy poszczególne lekcje, czyli poszczególne strony. I ta aplikacja jest trochę tak na pozór bardziej skomplikowana niż ta poprzednia. Natomiast to, co nam ona daje przede wszystkim, to jest to, że możemy stworzyć sobie w tej oto wersji notes, który się zapisze na naszym dysku lokalnym. No i zrobię teraz już, żebyśmy coś w końcu mogli zrobić. I to się robi w taki sposób. Klikam sobie plik, klikam sobie nowy i teraz on mnie pyta, gdzie chcesz, żeby ten notes był zapisany. I tutaj mamy wersja domyślna na tym naszym komputerze lub na dysku OneDrive osobistym lub na dysku OneDrive służbowym. Czyli, że za pomocą tej aplikacji można stworzyć notes w każdym z trzech miejsc. Za pomocą poprzedniej można było tylko stworzyć na dysku naszym osobistym i na dysku szkolnym. No to ja teraz sobie stworzę na dysku moim osobistym i pokażę Wam za chwilę, w jaki sposób można sobie skopiować te fragmenty notesu zajęć, które do tej pory tworzyliśmy sobie tylko w notesie zajęć, bo załóżmy, nie wiedzieliśmy o tych wszystkich problemach, o jakich Wam opowiadałem, tak? Nazwę go sobie kopia notesu matematyka klasa piąta, albo po prostu matematyka klasa piąta, backup nazwę to. W sensie takim, że tutaj będę miał te swoje materiały. Klikam sobie utwórz notes. Stworzyłem go. On na razie jest pusty. Pokazuje mi go komputer tutaj na dole. I ja teraz chciałbym zrobić taką operację, że mam notes pod tytułem Maria Skłodowska, który sobie ćwiczyliśmy poprzednio. I w tym notesie mamy bibliotekę zawartości, gdzie mamy takie dwa działy. Ułamki zwykłe i ułamki zwykłe 2. No i ja chcę te dwie sekcje przekopiować sobie do tego notesu, który stworzyłem przed chwilą. Czyli robię taką operację, że nie wiedziałem, że zrobiłem do tej pory źle i chcę to naprawić. No to
robię sobie w taki sposób. Jestem na tej sekcji, klikam sobie przenieś lub kopiuj i teraz wybieram notes, ten, który przed chwilą sobie stworzę na swoim dysku. To jest ten i mówię mu kopiuj. Przechodzę do kolejnej sekcji i to samo. Prawy klawisz myszy, przenieś lub kopiuj, wybieram swój notes do backupu i kopiuj. I teraz jak sobie wejdę do tego mojego notesu, to zobaczę w nim te dwie sekcje, które tworzyliśmy tydzień temu. Ułamki zwykłe 2 i ułamki zwykłe. Czyli w ten sposób, bardzo szybko, bardzo łatwo, zrobiłem sobie kopię, załóżmy, że tych najważniejszych dla mnie sekcji, z notesu zajęć do swojego prywatnego, do notesu, który utworzyłem na prywatnym komputerze, na dysku lokalnym i od tego momentu nie interesuje mnie już, czy firma Microsoft upadnie, czy mnie zwolnią ze szkoły, czy cokolwiek się stanie. Ja od tej pory już wiem, że na moim dysku mam swoje najważniejsze informacje i niech się teraz dzieje, co chcę, tak? To taka podpowiedź, jak to zrobić, tylko że pamiętajcie, że taką operację można zrobić tylko i wyłącznie w aplikacji, która się nazywa OneNote, tak po prostu, to powiem taki napis, tak po prostu, nie da się tego zrobić w aplikacji OneNote dla Windowsa 10. Jak tam się na chwilę przepnę, teraz jestem w aplikacji OneNote dla Windowsa 10 i tutaj bym chciał zrobić podobną operację, czyli jestem sobie w mojej Marii Skłodowskiej i tutaj chcę sobie wejść na bibliotekę zawartości i tutaj chcę sobie skopiować te ułamki zwykłe, no to klikam sobie przenieś kopiuj, na razie jeszcze jest OK, ale teraz on tutaj mi pokazuje tylko te notesy, które są zapisane w chmurze, albo w szkolnej chmurze, albo mojej osobistej. Dobrze mówię? Chyba dobrze mówię. Czyli, że klops, tak? Nie mogę w tej aplikacji niestety skopiować sobie materiałów na dysk, na notes zapisany na moim komputerze. Dobra, zwijam sobie to. Mogę natomiast w tej aplikacji skopiować materiały do mojego notesu, który jest zapisany na koncie szkolnym lub też koncie osobistym w Microsoftie. Czyli jak ktoś nie ma aż takich wielkich strachów, o których ja tu opowiadam, no to ta aplikacja mu w zupełności wystarczy. Aplikację, którą wam zamiennie pokazywałem, czyli tą taką bardziej być może skomplikowaną, którą można łatwo rozróżnić po tym, że tutaj ma takie bardziej skomplikowane menu i sekcje ma na górze, to ta aplikacja posłuży nam przede wszystkim do tego, żebyśmy sobie utworzyli notes na dysku naszego komputera. Nie w chmurze, tylko na dysku komputera. Od czasu do czasu słychać takie głosy, nie wiem, czy one są prawdziwe, czy nieprawdziwe, ale się często powtarzają, no to coś tam być może w tym jest, że Microsoft będzie odchodził od aplikacji tej OneNote po prostu na rzecz OneNote'a dla Windowsa 10, tej, w której teraz jestem. I coś mi się wydaje, że to właśnie dlatego w tej aplikacji nie można stworzyć notesu na dysku lokalnym, żeby wymuszać na nas trzymanie notesów w chmurze. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest jakaś taka teoria spiskowa. Być może jak się okaże, że ta aplikacja druga jest wycofana, to tu się być może pojawi kiedyś taka możliwość dodaj notes i będzie tu jeszcze wersja na koncie na komputerze lokalnym, nie mam pojęcia, no ale tak osobiście, prywatnie podejrzewam. Dobra, czyli przerobiliśmy sobie różne warianty, czy też bardziej może omówiliśmy sobie różne warianty zapisywania notesów w różnych lokalizacjach. Za chwilę sobie przejdziemy do tworzenia notesu w chmurze, notesu takiego prywatnego, czyli otworzę z wami razem taki notes, który tutaj właśnie, albo nawet nie ten, ten prostszy otworzymy sobie, ten oto, czyli za chwilę sobie stworzymy kopię jak gdyby tego
No teraz od początku do końca będziemy sobie przez te przechodzili, żebyście zobaczyli, jak takie coś można zrobić. I później zrobimy operację, która będzie na tym polegała, że wybierzemy sobie jakąś lekcję z tego notesu, który stworzymy, i tą lekcję przekopiujemy sobie do notesu zajęć. Coś, co robiliśmy chyba już poprzednio, ale zrobimy sobie jeszcze raz, żebyście sobie tak bardziej utrwalili. Ale zanim to się stanie, to ja teraz na chwilę wejdę na czat. I sobie sprawdzę, jakie tam macie do mnie ewentualnie pytania. A w trakcie, jak czekam na te wasze pytania, to wam pokażę, co tam z naszej ankiety wynika. Także teraz jest pytanie, czy macie jakieś pytanie? A wyniki naszej ankiety kwarantannowej są takie. Tada! No to nieźle w takim razie. Znaczy nie wiem, czy do wyśmienicia, ale bardzo dobrze. To cieszę się, bo już myślałem, że to jakaś, nie wiem, katastrofa jakaś, ale na szczęście nie. Dobra. No to patrzę sobie na to, co tam się u was działo na czacie wcześniej. Patrzę wcześniej, przewijam. Poczekam chwilę, bo to jest to słynne teraz opóźnienie. A jeszcze zanim przejdziemy do tworzenia tego notesu. Albo nie, dobra, poczekam chwilę. Pani Mariu, ma Pani teraz ferie. Cieszę się, ja będę miał dopiero za 2 tygodnie. Nie, kiedy ja mam? Za 2 tygodnie. Znaczy w sensie moje dzieci. No to ja nie widzę pytań. W takim razie idę sobie dalej z naszym programem. Czyli stwórzmy sobie notes prywatny i z tego notesu później wklejmy coś uczniom do zeszytów albo do biblioteki zawartości. No dobra, no to robimy to w taki sposób. Niech to będzie ta matematyka klasa piąta, czyli tworzymy sobie ten oto notes i stworzymy sobie notes, w którym będziemy mieli, żeby było szybciej, to sobie stworzymy tylko dwa takie działy, czyli działania pamięciowe i potęgowanie. Nie wiem, czy takie istnieją, czy nie. Niech sobie tam załóżmy, że istnieją. Stworzymy sobie, czyli notes w takim oto zakresie i w każdym będą po 3 lekcje i te lekcje będę wgrywał uczniom do notesu. Czyli gdybyśmy sobie nasz taki rysunek z segregatorami wyświetlili jeszcze raz, tutaj go mam, to coś, nad czym teraz będziemy pracowali, to jest ten notes, ten oto tutaj osobny, który stoi obok moich segregatorów klasowych, tak? Czyli w tym miejscu będę teraz, to miejsce teraz sobie, że tak powiem, stworzę i do niego będę wklejał rzeczy, które będę opracowywał. Tak jeszcze pan Andrzej się załapał rzutem na taśmę i pan Andrzej mówi tak, tylko w jednym notesie klasowym mieszają mi się sekcje, mimo że w swoim notesie jest OK. Ale mieszają się panu sekcje w jakim sensie? To niech pan tam dopisze, a ja to później do pana wrócę, a my będziemy sobie szli dalej. Czyli robię teraz następującą operację. Wchodzę sobie do mojego notesu, znaczy do mojego office'a, przepraszam, który wygląda po zalogowaniu tak jak już widzieliście. I w tymże office'ie szukam sobie ikonki do notesu zajęć, takiej fioletowej. Jeżeli jej nie widzę, no to sobie wyświetlam wszystkie aplikacje. I chodzi mi o to. Nie chodzi o ten klas coś tam, albo tutaj inny jakiś tam notebook. Chodzi o tą, która się nazywa OneNote, tak po prostu. W niej tylko sobie, znaczy w niej tworzę notes.
Mógłbym to zrobić alternatywnie też w aplikacji, ale nie ma akurat takiej potrzeby, więc sobie stworzę od razu tutaj w przeglądarce. Generalnie z obsługą notesów przez przeglądarkę i przez aplikację jest tak samo dokładnie jak z obsługą przez Teamsów, przez przeglądarkę albo aplikację, czyli są zwolennicy jednego i drugiego rozwiązania. Róbmy na razie teraz w przeglądarce. Czyli wszedłem do aplikacji OneNote i tworzę nowy notes, będzie się to nazywało matematyka, niech będzie, że klasa czwarta, czyli nowy notes, klik, matematyka, klasa czwarta. Już istnieje, tak? O, masz ci los. Dobra, to niech będzie, że klasa szósta. No i otworzy mi się teraz pusty notes, w którym nie będzie żadnej zawartości. I ażbyście tak się trochę czuli bardziej właścicielami tego notesu, bo za chwilę wam go udostępnię do edycji, to zrobimy sobie taką oto operację, że będzie miał każdy z was prawo, znaczy prawo, takie zadanie bardziej, że wcielcie się w nauczyciela klasy szóstej z matematyki. Jeżeli ktoś nie zna programu, to niech się nie stresuje, niech sobie tam wstawi cokolwiek. I w tym programie dodajcie jakąś swoją sekcję. Zaraz wam pokażę, jak to można zrobić. Czyli dodajcie jakąś sekcję i w ramach tej sekcji dodajcie chociaż dwie lekcje. Takie będzie ćwiczenie dla was do zrobienia. Czyli teraz pokażę, jak to zrobić. Następnie udostępnię wam notes i będę chciał, żebyście stworzyli coś tutaj razem ze mną. No bo to jest jedna też zaleta notesu, że można go udostępniać. Dobra, klikam sobie, czyli tak, otwieram notes, na dole klikam dodaj sekcję i jakieś tam wybieramy głupoty, nieważne, nie przejmujemy się tym, że pierwiastki są w klasie czwartej albo że, nie wiem, logarytmy są w liceum, nieistotne, tak? Ja sobie wpisuję pierwiastki, po prostu, dobra. Nazwę sekcji sobie schowam na schowka, bo zaraz mi się to przyda i klikam OK. No i stworzyła mi się pierwsza sekcja, czyli jak gdyby rozdział w moim segregatorze. I teraz do tego rozdziału dodam dwie lekcje. Lekcję dodaję do pierwiastków w taki sposób, że będąc w tej sekcji, myszką zaznaczoną, klikam sobie dodaj stronę na dole. I tutaj wpisuję tytuł tej strony. Pierwiastki 1, niech będzie. I jak wpisuję tytuł, to mi się automatycznie zmienia nazwa tej kartki, jak gdyby. Bo to właśnie dokładnie jest to samo, czyli tytuł mi się pokazuje tutaj. I strona numer, strona bez tytułu też nadam jej jakiś tytuł. Pierwiastki 2. No i mam. I tylko takie coś od was potrzebuję. Gdyby mi się nie podobała kolejność tych stron, to mogę sobie to zmienić. Łapię, przeciągam i mam już teraz po kolei. No i teraz będę chciał ten notes wam dać do edycji. No to daję. Daję to w taki sposób, że klikam tutaj na górze na przycisk udostępnij. Udostępnij. No i wy nie macie konta na tej mojej instalacji, więc muszę dać dostęp do wszystkich, znaczy wszystkim, czyli każda osoba dysponująca linkiem, ok, może edytować, tak. My tutaj oczywiście działamy w takim sporej gronie osób. Jest nas tutaj dosyć dużo. Nie zawsze taka wersja dobrze się sprawdza, jeżeli wszyscy mają dostęp do wszystkiego w dużym gronie, ale akurat nie mamy innej opcji, więc tak sobie tutaj poradzimy. No i klikam sobie teraz na kopiuj. Dobra, no i udostępniam wam to. Jak wam udostępnię na czacie. Będzie napisane notes do edycji. Dobra, macie to na czacie wstawione, więc sobie kliknijcie. I jak będziecie dodawali, to ja tutaj będę na bieżąco widział to, co się tutaj dzieje. Ewentualnie czasami sobie odświeżę tą stronę, żeby na pewno widzieć, że dobrze wszystko widzę. Czyli mówię tak jeszcze raz, co od was potrzebuję. Wchodzimy na ten link, który wkleiłem. Macie ten cały notes do edycji. Możecie zrobić z tym wszystko.
Ale oczywiście nic tam nie wykasowujcie, broń Boże, tylko dodajcie swoją część. Wymyślcie jakiś dział z matematyki, nieważne, jeżeli chodzi o program, tak? I sobie na przykład, nie wiem, ja sobie teraz wpiszę, niech będą te logarytmy. Wow, już widzę, że się trochę pojawiło rzeczy. Ale pokazuję jeszcze raz dla tych, którzy ewentualnie nie zwrócili wcześniej uwagi, jak to tam ma wyglądać, tak? To tak, na dole jest taki napis dodaj sekcję. Klikamy sobie w to i wstawiamy logarytmy. Przy okazji pozdrawiam swoją znajomą. I teraz tak, mamy logarytmy. I otwiera nam się nowa strona, pusta. Tutaj kursor miga, więc w tym miejscu wpisuję sobie logarytmy 1. I w ten sposób stworzyła się strona. Coś tam mogę tutaj ewentualnie kliknąć myszką i napisać. Niekoniecznie. I dodaję jeszcze drugą lekcję. Lekcja, czyli dodaj stronę. Klik. I jakiś tytuł temu daję. Logarytmy 2. No i takie właśnie potrzebuję coś od Was, żebyście zrobili. To sprawdzę, jak tam Wam poszło. Bryły. Oho. Niebieskie migdały. No wspaniały pomysł. Dobra. No to słuchajcie, teraz tak. Zagadnienie. Jeżeli bym chciał... Problem jest taki w udostępnianiu notesu, że notes można udostępnić cały. W sensie, że taki notes, jak tutaj macie mój prywatny notes na moim koncie, co prawda szkolnym, osobistym, nazwijmy to, no to nie mogę udostępnić tylko części notesu, czyli na przykład gdybym chciał udostępnić tylko na przykład te działania pisemne, te oto taką sekcję działania pisemne i tylko to dać uczniom czy też rodzicom do wglądu, to tego nie zrobię niestety. Dlatego też warto to tak od początku mieć tego świadomość, że jeżeli będę notes udostępniał, to tylko wtedy udostępniam wszystkie sekcje. Ewentualnie można by sobie w taki sposób poradzić, że jeżeli np. nie chciałbym jakiejś sekcji udostępnić, czyli stworzę za chwilę jakąś nową sekcję i ta sekcja ma być dla nikogo niewidoczna, no to wtedy, znaczy niewidoczna, nie ma tam do niej być dostępu, bardziej tak ściśle się wyrażę, zaraz się dowiecie dlaczego, no to robię to w taki sposób, że dodaję tą sekcję, ale nadaję jej hasło, dlatego że można nadać hasło do sekcji w notesie i wtedy, dopóki tego hasła nie zdejmę, no to ono jest tylko w zasadzie dla mnie dostępna, czyli pytanie, czy można dać dostęp tylko do wybranych sekcji? Można, pod warunkiem, czyli takie obejście, jak to zawsze w Microsoftie. Wiele rzeczy sobie można zrobić, jakoś tam obchodząc problemy. Czyli można, ale trzeba innym sekcjom nadać hasło. No i ja teraz sobie stworzę na przykład powiedzmy sekcję pod tym sprawdziany, czyli od razu będą czymś tam chcieli wejść, tak? Klikam sobie dodaj sekcję sprawdziany albo dla rodziców na przykład jaki dam im tu sprawdziany i będę im tutaj na przykład wklejał treści tych sprawdzianów, ale dopiero po sprawdzianie jaki tam się wydarzy, tak? A na razie póki co to będzie to na hasło, żeby tam nie wiem, coś tam będę chciał ich jakoś się z nim pobawić. Sprawdziany. Klikam sobie OK. I tutaj będzie napisane tej strona na hasło. Strona pierwsza na hasło. Bo tak naprawdę cała sekcja będzie na hasło. Czyli jak jestem w tych moich sprawdzianach, gdzie ja jestem, tutaj jestem, no to ja sobie tutaj zmienię nazwę. Czyli prawy klawisz myszy. Zmień nazwę sekcji, sprawdziany, w nawiasie na hasło. I tą sekcję, żeby była dobrze widoczna, przenoszę sobie na górę, czyli łapię to i ciągnę w górę. No, dawaj, dawaj. Gdzie są sprawdziany? Idzie to? Między bryła logarytmy chciałem, żeby wstawiło się. No to jest, dobra, i na górę. Dobra, no i teraz nadaję hasło. Robię to w taki sposób. Klikam na... A, i właśnie, tego nie zrobię w aplikacji, wróć, w przeglądarce.
Tylko to mogę zrobić w aplikacji, chociażby dlatego warto korzystać z aplikacji. Tutaj jak sobie klikam prawym klawiszem myszy, to nie mam żadnej opcji, żadnej takiej z nadaniem hasła, tak? Natomiast jeżeli sobie wejdę do aplikacji, to owszem, będę to miał. No to wracam do aplikacji, tej takiej podstawowej, nazwijmy to, czyli Windows OneNote dla Windowsa 10, tej łatwiejszej w obsłudze teoretycznie. Natomiast na razie ja tego notesu tutaj nie będę widział, dlatego że ja go stworzyłem w przeglądarce i w związku z tym ta aplikacja jeszcze nie wie, że ja mam taki notes. Muszę go sobie w tej aplikacji otworzyć. I to się robi w taki sposób, że na dole mam taki przycisk więcej notesów, no bo tutaj go w tym samym spisie nie mam. Klikam sobie więcej notesów i on teraz sprawdzi, jakie ja notesy mam na swoim koncie, do którego jestem zalogowany. I tutaj on widzi, że jest matematyka klasa 6, to co teraz robiliśmy, więc mi to podpowiada na wierzchu, więc jest bardzo miły, ok. I klikam sobie otwórz, nie utwórz, tylko otwórz. Gdybym chciał sobie zaczytać z innego konta notesy, no to używam opcji dodaj konto, tak? Ale tutaj mam to, co miałem mieć. Klikam sobie otwórz. Dobra. Jestem w aplikacji. Jeżeli jestem w aplikacji i część zmian wprowadzam w aplikacji, to mamy do czynienia z takim pojęciem jak synchronizacja. Synchronizacja to znaczy, że zmiany, które wprowadzam w jednym miejscu, powiedzmy w przeglądarce, muszą się później przenieść do aplikacji. I odwrotnie, jak teraz wprowadzę jakieś zmiany w aplikacji, to te zmiany będą się musiały przenieść do przeglądarki. I to się nazywa synchronizacją. I poznajemy to i tą synchronizację poznajemy po tym, że mamy taką ikonkę takich strzałek kręcących się i to znaczy, że aktualnie trwa synchronizacja. Przeważnie ona już się skończyła, ale tak nie do końca. Czasami się pojawiają jakieś ikonki przy notesach, które są na pewno synchronizowane, czasami nie. Czasami musimy wymusić synchronizację takiego notesu. Robimy to wtedy w taki sposób, że prawy klawisz myszy, synchronizuj ten notes i wtedy już my jesteśmy pewni, że się to wszystko zapisało. Jeżeli mamy jakieś większe zmiany w notesach, zwłaszcza w notesach zajęć, gdzie się muszą jakieś pliki wgrać do zeszytów uczniów i tak dalej, no to ta synchronizacja wtedy może potrwać trochę dłużej. I czasami jest tak, że my coś uczniowi wstawimy, mówimy to weź tam sobie ze swojego zeszytu, a uczeń mówi, nie mam, a my widzimy, że on ma, tak? A on nie widzi. I to jest jak najbardziej normalne, tak się zdarza i tak być może, więc się na to przygotujmy. Synchronizacja zwykle się odbywa szybko, ale mogą być nawet i kilkugodzinne problemy z nią. Ale dobra, wracamy do naszego hasła. Mamy sekcję sprawdziany na hasło i teraz klikam prawym klawiszem myszy, będąc w aplikacji. I mamy dodatkową opcję, której nie było wcześniej, czyli ochrona hasłem. Klikam sobie w to i jest napisane dodaj hasło. No to ja sobie klikam, dodaję hasło. Klikam OK. I teraz ta sekcja dostanie taką ikonkę kłódki. Ja do niej mogę oczywiście wejść, no bo ja jestem, ja znam hasło. Natomiast gdybyście wy teraz sobie ten notes odświeżyli i spróbowali wejść do tej sekcji, no to nie wyjdziecie, bo nie znacie hasła, tak? Wiecie, że jest jakaś sekcja, wiecie, że tam coś się znajduje w środku, ale nie wiecie co. No i tak taka oto dodatkowa funkcja aplikacji, którą warto znać, że takie coś jest. Dobra, i przypominam tylko, informuję, nie wiem, przekazuję taką informację, że jak się udostępnia notesy, to niekoniecznie to hasło, którego udostępniamy, w ogóle nie musi mieć konta w Microsoftie, a już na pewno w naszej szkole. Zakładam, że większość z Was tutaj nie zalogowała się z jakimś tam kontem swoim, chociaż być może, nie wiem, ale nie było takiej potrzeby, czyli możemy dawać
dostęp do notesów nawet osobom, które nie mają związku żadnego z Microsoftem, tak? Mamy jakiegoś kolegę, który nie jest fanem Microsoftu, a my jesteśmy i mówimy, to weź nam tutaj wrzuć do tego pola figur, do tej lekcji jednej i drugiej, bo chcemy coś mieć, tak? No i ten kolega niech będzie, że na tych polach figur będziemy pracowali dalej. Nie wiem, kto był autorem, ale gratuluję. Czyli tak, pola figur. Pole trójkąta. Dobra, i tutaj nasz kolega wkleja jakąś tam zawartość, jakieś tam wstawia rysunki, wszystko robi to, co miał zrobić. Tak nawiasem mówiąc, pokazuję wam taką fajną opcję, która zamienia takie byle jakie rysowanie, takie jak będzie moje, na dobre kształty. Czyli wszedłem w rysowanie, wybrałem sobie pismo odręczne na kształt i teraz sobie taki rysuję byle jaki trójkąt i notes mi go poprawił, tak? Czyli idealnie. Dobra, druga lekcja będzie pole prostokąta. Chyba, dobra. I znowu go rysuję. Znowu będzie taki krzywy lekko, to chyba rąb bardziej wyjdzie. Ech, to nie, rąbu nie chcę. Wyciapię go w takim razie. Wyciapię go w taki sposób, że go tutaj zaznaczę. Delay skasowany. I jeszcze raz, tym razem już się przyłożę może. Dobra. O, jest prostokąt. Wyśmienicie. Dobra, i te lekcje nam teraz będą służyły do tego, żeby je wgrać uczniom do zeszytów. Możecie się teraz do tych lekcji podłączyć i spróbujcie tutaj jakiś tekst gdzieś tam w ramach tych lekcji dopisać, żebyśmy mieli jakieś dodatkowe ćwiczenia do zrobienia. Czyli możecie, nie wiem, napisać mi pole prostokąta albo pole trójkąta, albo możecie jakiś rysunek dodać, albo cokolwiek zróbcie, żebym tutaj widział, że jesteście ze mną. No właśnie. To ja tak... A w trakcie, jak tutaj robicie, to co ja zrobię? No to ja nic nie zrobię, bo na chwilę muszę na was zaczekać. Czyli źle zrobiłem. Ale dobra, jak ktoś ma ochotę, to zapraszam, żeby to nie zadziałał. Niebieskie migdały mi się najbardziej podobają. Mhm. Ciekawe, co jest na stronie twarda rzeczywistość. Aha, no to chyba, że tak. Dobra, a ktoś tutaj ze mną coś działał? Chyba nie. Albo ja tego nie widzę. No dobra, to lecimy dalej. Czyli teraz wam pokazuję, w jaki sposób można materiały z tej sekcji, te lekcje, wgrać do notesu zajęć. I załóżmy, że pole prostokąta wgramy. Czyli będziemy chcieli stworzyć sobie w naszej bibliotece taką sekcję pola figur i do tej sekcji pole figur wgrać tą pojedynczą lekcję pole prostokąta. Zrobimy to w taki sposób, że nie będę wgrywał całej sekcji, no bo tutaj mógłbym mieć jakieś, nie wiem, kolejne figury, więc będę chciał im pojedynczą lekcję wgrywać, żeby się tam im nie namotało za bardzo. Czyli robię sobie tak. Jestem w aplikacji, mogę w niej zostać. W aplikacji przełączę się do Marii Skłodowskiej. Okay. Mogę sobie tą Marię Skłodowską też jakby coś trochę wyżej przesunąć, jakbym często z niej, że tak powiem, korzystał. Dobra. I chcemy to wgrać do biblioteki zawartości. Mamy dwa działy, jakie mamy. Czyli dodamy sobie nową sekcję pola figur. Dodaję nową sekcję do pola figur, jeżeli robię to ręcznie. W taki sposób, że klikam sobie dodaj sekcję. Nadaję jakiś tytuł pola figur. Klikam i na razie nic w niej nie mam, to jest pusta sekcja i teraz muszę wkleić tam stronę, którą sobie wcześniej przygotowałem. No i robię to, mogę to zrobić na wiele różnych sposobów. Ja sobie taki przeniosę ją trochę bliżej. Mogę to zrobić na wiele sposobów. Ja zrobię to w taki najprostszy sposób z możliwych. Najprostszy z możliwych sposobów, czyli klikam sobie tutaj prawym klawiszem myszy i wybieram kopiuj. I następnie wracam do Marii Skłodowskiej, do pola figur i tu wybieram wklej. No i mam lekcję wklejoną. A gdybym nie robił tak przez kopiuj i wklej, no to mógłbym zrobić trochę inaczej, czyli matematyka, tak
bardziej takim kreatorem, który być może dla kogoś będzie łatwiejszy. Staję sobie na tej stronie. Klikam sobie na prawy klawisz myszy. Przenieś, kopiuj. I tu sobie wybieram. Tutaj mam tak. Tutaj mam wszystkie sekcje, ale w moim notesie matematyka. Żeby wyjść poziom wyżej do spisu wszystkich notesów, to muszę sobie kliknąć tutaj na taką strzałkę. Jestem. Wybieram sobie teraz Marię Skłodowską. Wybieram bibliotekę zawartości. Wybieram pola figur. I tu mam do wyboru. Przenieś kopię. Oczywiście kopiuję, no bo nie chcę, żeby mi to się przeniosło. Mam mieć oryginał tam, gdzie mam. Tylko, że teraz zrobiłem na dwa sposoby. Czyli zrobiłem to samo. Czyli dwa razy tą samą stronę wkleiłem. No dobra, no to wkleiłem. Czyli będę miał dwie lekcje pole prostokąta. No to niech się zmieni na pole prostokąta 1, pole prostokąta 2. Dobra. Analogicznie, czyli zrobiliśmy taką operację. Stworzyłem notes na moim szkolnym koncie, ale w mojej tej części prywatnej, osobistej. Następnie stworzyłem ten notes. On wyglądał, z Waszym udziałem oczywiście, on wyglądał w taki oto sposób, że tu mieliśmy kolejne sekcje. Następnie w ramach tej sekcji stworzyłem sobie dwie strony i jedną z tych stron wkleiłem uczniom do biblioteki zawartości. Mógłbym zrobić trochę inaczej, czyli mógłbym na przykład, powiedzmy, że to jest jakiś materiał z lekcji, z jakiejś, powiedzmy, tablicy i chciałbym, i co bym chciał, i chciałbym ten materiał uczniom wgrać do zeszytów, tak? Najpierw tutaj. Ła, ktoś mi widzę, nawet dodał coś wyśmienicie. Czyli chcę teraz dać. A tak nawiasem mówiąc, nie wiem, czy tak. Czy zwrócić na to uwagę, że czasami niektóre rzeczy, sekcje albo strony robią się takie wygrubione i to znaczy, że wtedy, to znaczy, że ktoś tam coś dodał do tej strony, ktoś, coś nowego się pojawiło. Teraz kliknę sobie na pole trójkąta, no to zobaczę, że ktoś mi tutaj na coś napisał, tak? Albo wkleił z innej strony. No i wyśmienicie. Cieszę się. Jeszcze, skoro jedna długa A razy H, to jeszcze zaznaczmy, gdzie jest H wobec tego. Tu jest H. O, teraz już będziemy mieli komplet. Dobra, i taką oto stronę, to pole trójkąta, będę chciał wgrać z uczniom do zeszytów tym razem. Nie do biblioteki zawartości, tylko do zeszytów. Na ogół to się robi wtedy, kiedy chcemy albo żeby mieli indywidualne swoje jakieś tam materiały z zajęć i tu też ewentualnie mogli sobie podoprawiać, uzupełnić, albo jeżeli lekcje, jeżeli no, praca domowa w taki sposób im dajemy, ale my bazujmy na tym przykładzie, że mamy, że to będą materiały z lekcji i to mamy takie coś jak notatki z zajęć, taki dział. I do tego działu każdemu z uczniów chcemy taki pole trójkąta wgrać. Na razie w tych notatkach zajęć oni tam nie mają za dużo, nawet w ogóle nic nie mają, no i dobrze, a będą mieli za chwilę naszą notatkę, która pochodzi z notesu na prywatnym naszego osobistego notesu na szkolnym koncie. I jak to robię? Muszę sobie kliknąć na taką zakładkę notes zajęć. Jestem w polu trójkąta i klikam sobie na opcję rozpowszechnij stronę. Klikam klik, rozpowszechnij stronę. Tu mi się wyświetlają teraz notesy zajęć, jakie mam. Zaraz mi się wyświetlą. Nie rozpowszechnij stronę, kłamie, bo to jest tylko dotyczy notesu zajęć. No właśnie, no to nie, to te, za pomocą tej opcji tego nie zrobię. Musiałbym sobie to najpierw przenieść do notesu zajęć, a później dopiero tutaj rozpowszechnić. Czyli gdybym chciał taką lekcję wgrać uczniom jako taką właśnie do ich zeszytów, to musiałem sobie to najpierw wgrać do notesu zajęć do tej części tylko dla nauczyciela. No to zróbmy tak. Czyli kopiuj. Idę do nauczyciela, do Marii Skłodowskiej. Gdzie to mam? Tutaj to mam. Tutaj sobie robię wklej.
I teraz mogę to wrzucić do zeszytów. Czyli rozpowszechnij stronę. I wybieram notatki z zajęć. Klikam sobie rozpowszechnij. I to właśnie teraz ta operacja może tam trochę potrwać. Niech sobie trwa. Dobra. I teraz jak zajrzę do notesu z aplikacji tej, w której tu jestem, to już na pewno zobaczę te notatki w zeszytach uczniów. Mam pole trójkąta. Natomiast wcale nie jest powiedziane, że uczniowie to będą widzieli. Jak teraz się przełączę na konto ucznia, na konto Ameli i ona sobie wejdzie do swojego notesu, znaczy do swojego zespołu, to zobaczymy, czy już to widzi, czy nie. Jeżeli nie zobaczy, no to znaczy, że trwa jeszcze ta cała synchronizacja i uczeń ma prawo tego nie zobaczyć, a jeżeli będzie widział, no to znaczy, że już się synchronizacja skończyła. Maria Skłodowska, notes zajęć. Czyli teraz jestem na koncie Ameli. Notes zajęć, wchodzę do swojego zeszytu z materiałami z lekcji. Klik, Amelia Nowak, notatki z lekcji, no i mam już, no to wyśmienicie, ale tak jak mówiłem Wam na początku, mogłoby się też tak zdarzyć, że nie byłoby tego i mieliby być może oni nawet rację. Znaczy mają prawo, ma to się prawo trochę wolniej rozprzestrzeniać. No dobra, no to słuchajcie, no to wydaje mi się, że chyba zrobiłem to, co miałem zrobić. Czyli tak podsumowując, co my w ogóle zrobiliśmy. Opowiedziałem Wam o czterech wersjach pracy z notesem. Wyświetlę je jeszcze raz. No i tak, w pierwszej wersji pracowaliśmy w taki, znaczy opowiadałem Wam o takim sposobie pracy, że gromadziłem materiały tylko i wyłącznie w notesie zajęć, w sekcji tylko dla nauczyciela. I ta sekcja, przypominam, że widać się tutaj, tylko dla nauczyciela. I opowiadałem Wam, że problemy są z przechowaniem tylko w tym miejscu materiału, że jeżeli coś się stanie z naszym zespołem lub utracimy konto, dostęp do konta szkolnego, no to nasze materiały giną bezpowrotnie. Drugim sposobem, o którym sobie mówiliśmy, i który przerabialiśmy w praktyce, to było to z tym notesem dla klasy szóstej. Czyli mamy notes OneNote na koncie szkolnym, prowadzimy go sobie, traktujemy go jako taki notes matka, jak ktoś z Was tutaj słusznie powiedział, do innych notesów zajęć i sobie w ten sposób pracujemy. Ale cały czas mamy tak w tyle głowy, że to są materiały będą wiszące na koncie szkolnym. I szkoła tym de facto włada, tak? Trzecią wersją, jaką robiliśmy, to było tworzenie, trzeciej wersji akurat nie robiliśmy, ale analogicznie to by wyglądało jak z tą klasą szóstą matematyką, że utworzylibyśmy sobie notes na naszym koncie osobistym, oderwanym od konta szkolnego i w nim byśmy mieli te swoje materiały. A ostatnim scenariuszem pracy, jaki robiliśmy, to był taki, że utworzyłem sobie, tylko że przypominam, że w aplikacji OneNote tak po prostu, utworzyłem sobie, jeszcze raz Wam ją pokażę, żebyście widzieli. O, teraz ją widzicie. Czyli w tejże aplikacji stworzyłem sobie notes matematyka klasa 5 backup. On został stworzony na moim osobistym komputerze, nie w chmurze. I do niego przekopiowałem sobie materiały, jakie wcześniej miałem w notesie zajęć stworzone. No i plus takiego rozwiązania jest taki, że jesteśmy oderwani od konta w Microsoftie. Natomiast minus oczywiście jest taki, że gdybym chciał do tego notesu dostać się inaczej niż z mojego komputera,
No to rzecz jasna nie będę miał tam dostępu, bo to są rzeczy na moim komputerze, tak? Można sobie oczywiście ćwiczyć takie warianty, jakieś takie kombinowane, czyli trzymam materiały, owszem, na swoim dysku, ale robię często kopię na dysk w chmurze, albo odwrotnie, trzymam w chmurze, a czasami robię, tak często chcę, robię sobie kopię na mój dysk osobisty. Widzicie, jak widzicie, można to zrobić, bo sobie ćwiczyliśmy. I każda z tych wersji jest do przemyślenia i do jakiegoś tam ewentualnie zastosowania. I przypominam, że jeżeli komuś, czyli ten taki, co zrobić, jeżeli źle zaczęliśmy właśnie, czyli jeżeli ktoś zrobił inaczej niż do tej pory, a to coś, co ja dzisiaj opowiadałem, to jakoś tam go przekonuje, no to pamiętajcie, że nie trzeba się przejmować, tylko można sobie to wszystko jakoś tam wygładzić, wyprowadzić, żebyśmy mieli tak, jak sobie to wyobrażaliśmy. No i to było właśnie to coś, o czym chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć. Spojrzę teraz, zanim przejdziemy do niespodzianki, to spojrzę sobie na czat. Czyli teraz jest moment, że możemy sobie chwilę porozmawiać. Zróbmy tak, że tak posiedźmy to na tym czacie tak z 5 minut. Wiem, że jesteśmy po czasie. Wiem, że też za późnym zaczęliśmy, więc no, tak właśnie. Czyli jestem tutaj z wami. Tak wygląda po godzinnej pracy w komputerze. Dobra, i patrzę sobie teraz na czat i patrzę, czy tam ewentualnie mieliście jakieś problemy z notesem związane, no bo o innych nie. Dowcipu dzisiaj nie opowiedziałem. Trudno. No to słuchajcie, jak ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam do zadawania. A w trakcie, jak na te wasze pytania czekam, ewentualne, to opowiem, to jeszcze chwilę reklamy z mojej strony, czyli tak jak wam powiedziałem wcześniej, żyję zrobienia prowadzenia kursów z Office'a. Na mojej stronie możecie znaleźć ofertę szkoleń Office'owych. Jak sobie na ten, to może wyświetlę wam swój ekran i pokażę, gdzie to jest dokładnie. Czyli teraz muszę wejść tu, tu. No i teraz tak, wchodzimy sobie na stronę michalin.pl. Mam ją tu. O, dobra. Wkleję wam ją na czacie, jak gdybyście, nie wiem, jakimś cudem jej jeszcze nie widzieli. Znaczy, jeszcze na niej nie byli. Dobra, i na tej oto stronie jest taka zakładka szkolenia. I tam jest kilka różnych szkoleń dla nauczycieli. Szkolenie, o którym dzisiaj, znaczy szkolenie na temat, który dzisiaj prowadzę, to się nazywa Notes OneNote dla nauczycieli. To, co dzisiaj zrobiliśmy, to jest tylko drobny oczywiście wycinek tego, co można by było o tym notesie mówić, bo szkolenie, które, tu są szczegóły, sobie możecie obejrzeć, bo szkolenie, które wam przygotowałem, trwa 7,5 godziny. Tutaj jest na tej stronie taki jego dokładny program. Widzicie, co to się dzieje. Można spędzić długo, dużo upojnych wieczorów z notesem. Zamawia się to szkolenie w taki sposób, że będąc w tym moim sklepie się klika dodaj do koszyka. No akurat tego to pewnie nie będziecie sobie zamawiali. I tu jest miejsce na wpisanie kodu rabatowego. Za chwilę ten kod rabatowy wam wkleję, żebyście go mogli tutaj sobie wpisać, jeżeli ktoś by chciał na przykład dzisiaj sobie takie szkolenie kupić. Ten kod rabatowy działa tylko dzisiaj. Takie jest utrudnienie albo zachęta do działania. I teraz go wam wyświetlam. To jest kupon rabatowy dający wam 30% zniżki. No i jak szkolenie trwa, szkolenie kosztuje, jak szkolenie kosztuje 99 zł, to no to 1/3 jest dla was. Ewentualnie wam ten kupon jeszcze wkleję na czacie, żebyście go widzieli. Gdyby ktoś nie zdążył jakoś, nie wiem, zapisać sobie.
kupon rabatowy. Pamiętajcie, że działa tylko dziś. No i dobra, i tak tyle mojej reklamy. Ja teraz wracam na wasz czat i patrzę, co tam ewentualnie chcieliście ode mnie. Na czat wracam, tak? Czyli klikam tu i tu. Wkleję wam też na czacie moją ankietę, którą mam prośbę, żebyście wypełnili po naszym spotkaniu. Ja te ankiety bardzo uważnie czytam. Dostosowuję później kolejne spotkania do tego, co tam mi napiszecie. Czyli ja się tak do tego mocno przykładam. I dziękuję za wszystkie te opinie, które wysyłacie. Pan Andrzej wam poleca szkolenie z OneNote, bo twierdzi, że szkolenie jest super. To dziękuję Panie Andrzeju za uznanie. Starałem się tak właśnie zrobić, żeby takie właśnie były reakcje. Niewygórowana cena, uważam, więc jest ok, sądzę. Wkleję wam link do tej ankiety, o której mówiłem. I tam to jest taka krótka bardzo ankieta, która składa się z dwóch pytań. Co ci się podobało, co ci się nie podobało? Mam prośbę, żebyście to wypełnili. Jeszcze mam z takich próśb, póki nie widzę waszych pytań, to mam też taką prośbę o to, że jeżeli macie jakieś pomysły na nasze spotkania, no bo niedługo już z notesu wyjdziemy, to żebyście mi te propozycje wpisali do formularza. Wkleję wam taki kolejny link pod tytułem propozycje spotkań Office i tam możecie mi takie propozycje sobie wpisywać. Następnie wkleję wam taki bezpośredni link do potwierdzenia udziału w szkoleniu, żebyście tam nie musieli gdzieś grzebać. Potwierdzenie udziału. I przypominam, że te potwierdzenia udziału też dotyczą spotkań, które odbyły się w przeszłości. Jeżeli ktoś sobie dzisiaj obejrzy spotkanie, które było 10 miesięcy temu, no to dostanie też potwierdzenie, bo to jest, tak jak mówiłem na początku, taki e-learning, tak? I ktoś mnie coś pyta, czy zaświadczenie będzie? No to Pani Mario, będzie. Trzeba wypełnić ten formularz, który wam wkleiłem i będzie zaświadczenie, potwierdzenie. A Pani Maria tu jeszcze mówi, czy mogę prosić, aby na potwierdzeniu była data i godzina, wymiar godzin. Bo moja dyrekcja twierdzi, że coś tam. No to słuchajcie, jeżeli ktoś potrzebuje coś bardziej sobie na tym potwierdzeniu doszczegółowić, no to mam prośbę, żeby do mnie, jak dostanie już to potwierdzenie udziału, to żeby do mnie napisał z taką prośbą, co on tam potrzebuje szczegółowo mieć dopisane, ja mu tak zrobię. Ale tak w ogóle, Pani Mario, to jak ta Pani dyrekcja twierdzi, że to było jedno szkolenie, no to ta dyrekcja szanowna musi przeczytać treść tego potwierdzenia, dlatego że ja w każdym z tych, po każdym szkoleń, tam jest tytuł tego szkolenia. No to jak ktoś raz wziął udział w szkoleniu o formsach, drugi raz o notesie, no to raczej chyba jest oczywiste, że to jest coś innego, ale być może nie, więc tak tylko podpowiadam. Ale gdyby ktoś coś szczegółowo potrzebował na tym potwierdzeniu, to będzie, to, no to mu zrobię. No chyba, że się rzuci 500 osób tutaj do mnie, że Panie Mirku, proszę wpisać to i tamto, to ja sorry się nie wyrobię, tak, ale w jakichś takich sytuacjach nadzwyczajnych mogę to zrobić. Aha. Czyli tak. Prośba o to, żebyście ankiety wypełnili. Czekam na wasze pytania. Polecam moje szkolenia. Dziś lub w przyszłości. Teraz mam świadomość, że są ferie i trochę jeszcze będą trwały, natomiast te moje spotkania są nagrywane, więc jak ktoś ma taki problem, że go dzisiaj nie ma, bo jest na nartach albo gdziekolwiek indziej, no to sobie to obejrzę w przyszłości. A sporo osób, jak widać, jest ze mną, z nami, no to jest dla kogo robić, więc będziemy sobie te szkolenia ciągnęli dalej przez ferie.
Ja wyjeżdżam chyba w drugim tygodniu lutego, jeżeli się nie mylę. Nie pamiętam. W którymś tam tygodniu nie będzie naszego spotkania, czyli wtedy życzcie mi dużo śniegu. Moim córkom bardziej. A moja córka na feriach to będzie czytała Zemstę. Niestety, coś za coś. Czyli my na narty, ona na zem, ona do zemsty. No to ja tak to jej sobie czekam, patrzę na, czekam na te wasze szkolenia. Wróć na szkolenia. Na szkolenia też. Ale tak w ogóle to na wasze pytania. Wysyłam wam parę tych ankiet, czyli tak, jedna ankieta była o tym, co wam się podobało w dzisiejszym szkoleniu. Druga ankieta była pytaniem o to, co byście chcieli zrobić w przyszłości, jak już wyjdziemy z notesu, bo niedługo z niego wyjdziemy. Także o, macie szansę wpłynąć na to, co się będzie dalej działo. Pani Ula pyta mnie, czy to będzie 10. W sensie, jak to mówi moja córka, w sensie, czy to będzie 10? Jeżeli pani mnie pyta, czy to będzie, czy pani, jeżeli pani uzgadnia zresztą ocenę tego szkolenia, no to oczywiście, że 10. A pani ma, haha, a pani Marlena tutaj mnie pyta w czasie ferii. No to pani Marleno, ferie się już zaczęły. Chyba. Czyli, że tam cała Polska jest rozciągnięta w terminie tych ferii, więc tak będziemy szkolenie mieli w czasie ferii, no bo różnie to u was będzie wypadało, więc jak komuś jakieś szkolenie wypadnie w czasie jego ferii, no to będzie sobie, to sobie obejrzy to po feriach, jak nie będzie miał czasu. No tak właśnie, jak tutaj pani Maria twierdzi, no właśnie już ma ferie, jak część z was. Zresztą sami o tym lepiej wiecie, jak te ferie wyglądają, tak? Gdyby ktoś coś chciał ode mnie tak nie na forum, tylko wiecie, tak poza publicznością, no to na mojej stronie jest taka zakładka kontakt. W tej zakładce jest podany mój telefon, mój adres mailowy, jest też formularz kontaktowy i jak ktoś mi tam jakieś pytanie zada, no to ja mu odpowiem. Czyli, że jak ktoś dzisiaj nie znalazł takiej opcji, albo być może jakieś pytanie, które zadaliście na czacie, mi umknęło, bo tam nie zawsze patrzyłem, jak mówiłem, to dawajcie tutaj na mój formularz kontaktowy, tam będę wam pomagał. Pani Marleno czyta Zemstę. Ta czyta. Ma czytać. Więc ja jej mówię, no to dziewczyno, albo czytasz teraz, albo później my wyjeżdżamy, a ty siedzisz w domu, znaczy tam w pokoju, a my i czytasz, a my sobie jeździmy. Szantaż taki. Tato, nie szantażuj mnie! No to czytaj, to ci nie będę szantażował. A jeszcze mi powiedziała, że zemsta to jest taka, mam nadzieję, że nie słucha tego nasza pani od polskiego, że zemsta to jest w ogóle najgorsza książka z gatunku najgorszych, bo to o takich dziwnych czasach, dziwnym językiem napisane i po co to w ogóle komu? I czy... A ja i tak tłumaczę, że no ale słuchaj, trzeba ogólnie czytać lektury, żebyśmy mieli taki wspólny, taki jakiś, nie wiem, kod kulturowy, cokolwiek, że jak ja jej powiem, zgoda, zgoda, to ona ma później mi dopowiedzieć i niech wtedy Pan Bóg rękę poda, czy tam coś takiego. A jak ona mi tego nie dopowie, no to ja bym twierdził, że jest osobą no niewykształconą i w ogóle. Dobrze mówię, Pani Marleno? Dobrze mówię. To jest takie trochę frustrujące, że ja wam zadaję pytanie i później jest kilkanaście sekund, w którym ja tak patrzę, 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 nie ma odpowiedzi, dopiero później pyk, pyk, pyk wpadają. Najsłabszy punkt robienia takich live'ów. Poza tym, że się coś czasem zmieni, mam później opóźnienie, bo nie mogę się ogarnąć. Tym, którzy już sobie wszystkie sprawy ze mną pozałatwiali, albo sobie załatwianie przenieśli na potem, no to ja dziękuję za udział. Tym, którzy są jeszcze ze mną, to ja tutaj jestem, więc jakby coś jest teraz, która 19:53, to umówmy się, że ja o 20:00 wychodzę. Jak ktoś ma czas, to ja do 20:00 może sobie, to możemy sobie tu posiedzieć. Tym, którym się spieszy, no to ja rozumiem, także dziękuję za zobaczenia.
tym, który się nie spieszy, to ja do 20 z wami mogę pobyć. Jak większość lekturów według uczniów? No właśnie, pani Marleno, dokładnie tak jest. Przed ja to nie wszystkie lektury czytałem, przyznaję, ale teraz jest mi strasznie wstyd i nadrabiam zaległości. O, pani Urszula dobrze to podsumowała. Jak na zdalnej lekcji? Jak tak sobie obserwowałem zdalne lekcje moich dzieci, to nie chciałbym mieć w skórze niektórych z nauczycieli, bo tak właśnie było, że nauczyciel mówi coś, później taka cisza, on nie wie, czy ci uczniowie posnęli wszyscy, czy jak. Więc teraz tak się wiecie, wczujcie trochę i mi tutaj zarzućcie mi to z komentarzami. Tym, którzy idą, to dziękuję za udział, zapraszam za tydzień. Chyba, że po feriach sobie obejrzycie. A ja tu jest zgodnie z umową do 20 z wami jeszcze pobędę chwilę. Gdyby ktoś coś potrzebował, to jestem. W przyszłości wkleję wam do tego swojego formularza kontaktowego link, żebyście mieli. Czyli kliku. I pani Maria twierdzi, że zemsta to jest w sam raz, nie należy do tych najgorszych. Też tak uważam, więc niech się dziecko męczy. A w ogóle kiedyś odkryłem sposób na czytanie lektur, dopiero w liceum, przy okazji wesela. Czyli był taki sposób, że przeczytałem to wesele, nie za długie, więc dało radę. Nic z tego w ogóle nie zrozumiałem. Następnie w moich czasach były takie małe takie opracowania, w takim małym formacie. Przeczytałem to opracowanie, stwierdziłem, że o to wszystko chodzi w tym całym weselu. Wtedy przeczytałem to jeszcze raz z przyjemnością, ze świadomością, co to się w ogóle odbywa. No i to w ogóle było genialne posunięcie. Później kopiowałem to i bardzo mi to było na rękę. To były czasy, że nie było jeszcze internetu, nie można było sobie sprawdzić, o co chodzi w tym weselu, więc takie wprowadzenie było super. I później mieliśmy taką dyskusję z naszą polonistką, no bo ona starała się traktować jako osoby już no prawie, że dorosłe. I była taka dyskusja, czy najpierw nie omawiać lektury, a dopiero tak wstępnie, a dopiero później się brać za czytanie, ale wygrała wersja, że nie. A niektórzy to w ogóle wręcz mówili, że jak oni już ją przeczytają, to w ogóle już nie widzą sensu w omawianiu, no bo już przeczytali, przeżyli, koniec, kropka. No to właśnie tak zagadywałem was, czekając na to, aż mi ktoś tutaj coś zahaczy. Jak nie w czasie ferii? Jak po feriach będzie omawiane, no to musi w czasie ferii przeczytać. Dobrze, że mnie nie słyszy. No właśnie. Pani Jolu, pani tutaj nie ma z nami. Pani nie jest z nami. Nie ma pani z nami, mam nadzieję. Bo to by była katastrofa w ogóle, jakbym tutaj takie rzeczy opowiadał swojej córce w pani obecności. Jest taka jeszcze jedna lektura, której nie czytałem. Muszę ją kiedyś przeczytać. Kiedyś zacząłem czytać dzieciom tak przed snem. Wziąłem sobie tą lekturę taką zaległą przez siebie. Taką trochę trudniejszą. One myślały, że ja będę im jakąś czytał bajkę o Kopciuszku, czy tam cokolwiek innego, a ja zaczynam tak czytać tą swoją książkę, tak? Włożyłem sobie w tą książkę z bajkami, żeby się nie kapnęły. No i tak czytam. One tak się tak zaczęły tak jakoś tak ruszać, coś tam mieć. No tato, ale co ty nam czytasz w ogóle? A ja mówię, no bajkę, zobaczcie okładkę. Nie, to jest coś innego, więc tego w ogóle nie rozumiemy. No właśnie, i taka była przygoda, że nie dało im poczytać spokojnie lektury. A to ogólnie, no tak właśnie, dobra. A to już tak na marginesie wydarzeń, to macie jakieś swoje doświadczenia z lekturami?
Być może rzeczywiście no, te zajęcie nie jest jakimś pasjonującym tematem o 20 w poniedziałek, dobrze, że nie w piątek. Wytłumaczy taki problem, że jesteście nauczycielami, więc trudno wam się przyznać, że czegoś nie czytaliście. Ja mogę powiedzieć, że nie czytałem Krzyżaków 30 paru stron, bo taką miałem książkę, że tam czytam strona 50, trzecia chyba, czy tam któraś, a później odwracam kartkę 83. No to jak miałem przeczytać? No właśnie. Czyli co? Czyli rozumiem, że kończymy na dziś i się widzimy za tydzień, tak? Czyli dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia za tydzień. Sprawdzę sobie, zanim to spotkanie wam zaplanuję, to sprawdzę sobie, co mi wpisaliście w tych komentarzach, ewentualnie w propozycjach. I coś tam wam jutro zaplanuję. Najgorsze było o krasnoludkach i środce Marysi, mówi pani. Ale że co? Że w jakimś sensie byłem tak nie kojarzy. Nie jestem w temacie już. Że bajka? Czy taka lektura była? Czy o co chodzi? Tak mnie pani zaintrygowała. No tak. Ja tutaj pytam, a pani żegnam. Do widzenia, do zobaczenia. No dobra, dobra. Dobrze, słuchajcie, no to dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia następnym razem. Biorę się za czytanie waszych komentarzy. W sensie ankiet po szkoleniu. Dziękuję, do zobaczenia, dobranoc.